Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj. Typowy kierowca autobusu. Jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania. Jarosław Juszkiewicz. Dwudziesty lipca, poniedziałek. Dzień dobry z Amsterdamu, z centrum samego, z Museum Plein. I witam Was na drugim dniu wycieczki European Inspirations, czyli 19-dniowej wycieczki hotelowej po Europie. A film dlatego, że to misja specjalna. Specialite mission. Mianowicie, będziemy się żegnać z tym Mercedesem, okazuje się. Znowu te pęknięcia na szybie i znowu autobus odstawiam. No i historia, słuchajcie, jest taka, że słuchajcie, musimy się stąd wydostać najpierw. Tu jest taki mało sympatyczny wyjazd. No i musimy się z Mercedesem rozstać i będziemy jeździć VDL-ką! Z jednej strony się cieszę, a z drugiej... A człowiek się przyzwyczaja do dobrego. Na 30 wycieczek tylko jedna wycieczka VDL-ką zrobiona, a cała reszta Mercedesami. Zresztą wszystkie, każdy jeden z rocznika 2023. Więc pierwszy raz znowu wracamy kontikowo, w tym roku pierwszy raz wracamy do VDL-ki. Trenny pan tu chce jechać. Pan chce jechać tu. Okej. Okay. Może być. Więc powrót do korzeni, można powiedzieć. Tu autobus nie może pojechać w prawo. A czemu nie może? I to jest to, nie? I Tom się zwiesił. Tom się zwiesił, Tom przetwarza. Ty draniu, ty! Kiedy trzeba szybko, nie? Kiedy trzeba szybko. Czy ja dobrze widzę, że tu samochód holuje tramwaj? Nie. Dziwne było. Ale wykonalne. No dramat z nim jest po prostu dzisiaj, nie? Znowu ma trasę ustawioną ponad 100 km i on już się plącze, on się miesza w zeznaniach. Tu. Tu. No dobra, tak powinno się udać. Koło czego? Co to jest tu? A, dim sum, dobra. Kułoniowa restauracja. Więc jedziemy do Stellendam. No wycieczka wczoraj przyjechała z Londynu. Dramat, słuchajcie, dramat. A ja już muszę autobus wysprzątać na zero. Na tip-top, po jednym dniu. A żeby móc go zwrócić do nadawcy. No i dostaniemy VDL-kę, Tak nie wiem, co o tym myśleć, to będzie ciekawe doświadczenie. No VDL-ką jechałem parę dni temu dosłownie, jak sprowadzałem ją do Holandii z Londynu. Też to była 21, mam na myśli 2021 rocznik. Czyli ostatni rok VDL-ek w naszej flocie.
Natomiast wiem tyle, że jest zielona. Mam, łudzę się, mam gorącą nadzieję, że to jest ta taka jedna z limitowanych dwóch, bo są dwie limitowane, mają inny środek zupełnie, inną kolorystykę, obić, tapicerki, podłogi, w ogóle są inne, są takie, takie specjalne, w kolorze miętowym. Ta na pewno jest w kolorze miętowym, ale nie wiem, czy to jest jedna z nich. Właściwie też mało co VDL-ek zostało, zostały chyba właśnie tylko te pojedyncze 21 w kolorze Contiki. Nie wiem, czy inne niż zielone zostały. Reszta już albo została sprzedana, albo została poprzerabiana, albo została na lokalne wycieczki. A co to za twór? Żeby nie ta szyba, no to to jest przyjemny autobus. No, on jeździ normalnie, no. Trochę go ściąga. Ale tak poza tym to robi robotę, no. Więc trochę mi smutno z tego powodu. Właściwie to zasada, no praktyka pokazuje, że najczęściej to się przyjeżdża do bazy, jak się jest na wycieczce jadącej do przodu, czyli na koniec wycieczki jest się w Amsterdamie. Ten tym BMW to chyba z rozpędu tam pojechał. Jest się w Amsterdamie i na koniec wycieczki się tutaj w ten wolny dzień zajeżdża. A ja dopiero zacząłem wycieczkę, a już jadę autobus oddać. No i właściwie boli mnie to tylko z dwóch powodów. Pierwszy, właściwie to boli pilotkę. Wczoraj zaczęła opowiadać, ten taki pierwszy dzień, tłumaczy wszystko, opowiada, mówi co, jak i gdzie. Jesteśmy szczęśliwi, dostaliśmy nowego Mercedesa, który już ma rok i 119 tysięcy przebiegu. Ale dostaliśmy nowego Mercedesa, bo niektóre wycieczki jeszcze jeżdżą starymi holenderskimi autobusami. No i teraz zgadnijcie, co im przywiozę na kolację. Przywiozę im stary holenderski autobus. Taka ciekawostka. A druga sprawa, że jakbym wiedział, bo się dowiedziałem wczoraj jadąc, to bym nie rozpakował wszystkich zgrzewek do lodówki, to bym nie rozpakował wszystkich, nie wiem, rzeczy w szafeczki, półeczki i inne pierdolety, a teraz po prostu przyjadę na bazę, tam umyć, zatankować, raz, dwa pójdzie. Ale przekładanie tych wszystkich gratów znowu z każdego zakamarka, do którego się rozpakowywałem cały kolejny dzień w chwilkę, to po prostu będzie Armagedon. To na to się nie mogę nie doczekać. Ale cóż, na razie zwiedzajmy sobie Kalamate Handhalte, gdziekolwiek jesteśmy. Nie wiem, którędy jedziemy. Auć! Leciutko, auć! Ale jedziemy jakimiś zadupiami. Tu jakiś skrót niby. Może tędy. Możemy koło stadionu jechać, czemu nie? Całe 2 minuty zaoszczędzimy. Więc Holandia, Amsterdam, pogoda jest idealna. Taka pogoda to mogłaby być cały rok dla mnie. To jest po prostu pogoda perfekcyjna. 20 stopni, świeci słoneczko. Dziękuję, nic więcej. I tylko tyle. To jest po prostu idealny klimat dla mnie. Idealny klimat do pracy, do odpoczynku, do relaksu, do tego, żeby pójść na spacer, żeby pojeździć na rower. Wszystko powyżej albo poniżej, to już jest albo za zimno, czytaj rześko, albo za ciepło, czytaj gorąco. Czekajmy na karetkę. Takie niby rondo, zobaczcie, ale wcale nie mam pierwszeństwa, bo to nie rondo.
ulicą, no chyba nie za często wysokie autobusy jeżdżą. Takie skróciki tutaj widzę jakieś, nieuczęszczane. Już widzę kolejny problem. Dwa pasy skręcają w prawo. Nie, to się nie uda, od razu wam mówię. No i wracając do tematu, że normalnie na bazę, jak się zajeżdża, to się zajeżdża na wycieczkach, które kończą w Amsterdamie, czyli po wycieczce. Ale ładne Porsche. No tam zobaczcie, holenderskie Porsche. Nie wiem, jak się te wzorki holenderskie nazywają. A jako, że ja teraz jadę, to mam mniej wolnego czasu. No można powiedzieć, że w swoim wolnym czasie, w swoim wolnym, no płacony mam, w pracy jestem. Ale normalnie dzisiaj bym miał dzień wolny. Oprócz tego, że ogólnie pilotka strasznie wymyśla już od pierwszego dnia wycieczki. No, nie chcę wyjść na lenia, ale ogólnie wczoraj w założeniu, w planie dnia, bo zawsze mamy plan dnia na wycieczkę. Więc przyjazd do hotelu, 17. Nara, cześć, pa. Hotel mamy w centrum. Oni sobie do centrum rano promem powinni popłynąć na drugą stronę kanału, bo koło promu jesteśmy. To samo wieczorem na huśtawkę, jak idą, to idą na piechotę, bo to jest 20 minut, 15 minut, 1,5 kilometra. Autobusu już nie ruszamy, no ale pilotka, o żeby ich zawieźć, że wieczorem, żeby ich zawieźć wieczorem. Rano, oj żeby ich zawieźć rano, oj żeby ich zawieźć rano. Czy ja jeżdżę z emerytami, że ich trzeba pod drzwi zawozić? Ja wożę ludzi, co mają 20 lat. Niech się przejdą! No ale dobra, nie ma co marudzić, nie ma co narzekać. Więc w normalnym, idyllicznym świecie na tej wycieczce, wczoraj zaparkowane o 17, dzisiaj wyjeżdżam dopiero o 17 na kolację, czyli prawie że 24 robię, właściwie zrobiłbym 24, gdybym nie jechał dzisiaj na bazę, a nawet jadąc na bazę, to bym nie wyjeżdżał o 9.50, tylko o 8 i bym szybciej wrócił, a tak będę miał dzień rozwalony i będę musiał wszystko na hura robić, na wariata. No ale... Więc ciekawe, co jeszcze wymyśli, bo dużo jest takich dni, kiedy jest przewidziane mało jeżdżenia, ale ona wymyśla, widzę, żeby jeździć, więc zobaczymy, jak z tym jeżdżeniem będzie, zobaczymy. Nie nastawiajmy się negatywnie, nie nastawiajmy się. No, koleżanka dobrze ma gadane, więc robi swoją robotę jak należy, natomiast no mówię, no. Wymyśla mi trochę tutaj. No ale. Ale gdyby nie to wymyślanie, to dzisiaj właśnie, dzisiaj byłoby 24 godziny przerwy. Potem jutro jedziemy do Berlina, więc znowu długa trasa. Rano ich zwożę tylko do centrum na walking toura, a wieczorem ich zawożę na kolację i z kolacji odbieram. I to jest wszystko. I znowu jedziemy następnego dnia do Pragi. Znowu, to już nie będzie taki zły odcinek. Dojedziemy do tej Pragi.
Jedziemy na zamek, ona po zamku z nimi sobie tam pochodzi, potem ich zawożę do hotelu, godzina przerwy, zawożę ich na dropa na kolację. Wracam do hotelu się zaparkować, biorę taksówkę i jadę na kolację. Po co ten hamulec? Wiozę ich na kolację. Jem kolację i następnego dnia jest już oficjalnie coach free day, czyli dzień bez autobusu. Następnego dnia bardzo przyjemna trasa podmiejska, można powiedzieć, bez autostrad. Do Pragi, do Monachium. Po drodze jeszcze Dachau, a następnego dnia w Monachium wolne. Chociaż nie pamiętam, nawet jak nie wolne, to ich zawożę tylko do centrum pod Izartora i wieczorem odbieram. Tak, tak robię. Następnego dnia jedziemy do Wenecji i znowu ta sama sytuacja. Do Wenecji przyjeżdżamy, jedziemy na kolację do miasta i jedziemy do hotelu. Żadnych tronchetto, żadnych fusin, terminali i tak dalej. Następnego dnia rano zawożę ich na łódeczkę i ich widzę dopiero wieczorem. I kolejny dzień znowu praktycznie cały wolny. Następnego dnia z Wenecji udajemy się do Rzymu. W Rzymie wiadomo jak to w Rzymie. Przyjedziemy. Muszę zobaczyć, bo tego nie pamiętam, czy tego dnia ich zawożę. Raczej ich zawożę, na pewno ich zawożę. Na hiszpańskie schody, czekam na nich, jedziemy zameldować się do hotelu i następny dzień znowu 24, coach free day i włoski kierowca im robi szatla do centrum i z powrotem, bo mamy stację metro, właściwie hotel mamy na samym końcu Via Aurelii, więc do metra. Co to za amfibia? Co to było? Więc następny dzień w Rzymie mam wolny, następnego dnia jedziemy do Florencji, przyjeżdżamy do Florencji, we Florencji kolacja, we Florencji do hotelu się zameldować, śpimy w B&B, więc spoko. I następnego dnia znowu rano tylko do centrum, po południu odbiór, wieczorem do centrum, wieczorem jeszcze później po kolacji nie ma odbioru, bo oni idą imprezować na karaoke. Następnego dnia z Florencji do Lucerny. Do Lucerny przyjeżdżamy o w miarę rozsądnej porze. Z tej Florencji przez piękne Alpy przejedziemy. Tam nie pamiętam, co robimy tego dnia przyjazdu, czy cokolwiek robimy. Śpimy w centrum, więc wszystko z buta. I następnego dnia, uwaga, uwaga, coach free day, 24 godziny przerwy i jedziemy komunikacją miejską i pociągiem na Mont Stasenhorn. Stasenhorn. O, chyba tak, niż Stasen. Stasenhorn? Stasenhorn. O. Tam ich zawożę. Zawożę, tam jedziemy pociągiem. Tam ja też jadę pociągiem, no w Alpy nie pojechać. I następnego dnia odcinek do Pożygu, niestety, do Paryża, strasznie długi, strasznie daleko. Całe szczęście hotel mamy na południu Paryża. No i przede wszystkim całe szczęście, całe szczęście będzie to po olimpiadzie. Niestety po olimpiadzie jest paraolimpiada, więc nie wiem jeszcze jak bardzo mi to skomplikuje życie, czy cokolwiek to zmieni w dobrą stronę. Możliwe, że nie, więc zobaczymy jak wyjdzie w praniu. No i cóż, i to jest tak naprawdę koniec planu, bo następnego dnia w Paryżu wiadomo, jakieś tam trochę jeżdżenie po Paryżu, chyba że się nie da, to będziemy stać, a oni metrem będą jeździć. I Londyn! I Londyn, i słuchajcie, i 19 dzień wycieczki mamy zaliczony. I to się tak wydaje, ale to w miarę ładnie, szybko zleci. Tymczasem obieramy kierunek, tak jak widzicie, 9.56, jest 11.05, czyli za godzinę i 10 minut będziemy na miejscu w Stalendam.
Na wyspie, bo baza na wyspie się znajduje. Oto taka ciekawostka geograficzna. Więc do zobaczenia później.